Tak jak i na koniec poprzedniego tematu, tak jak i na koniec tego tematu dotyczącego korekty, chciałabym jeszcze odwołać się do korekty związanej z prewspółczynnikiem, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku, dlatego że mówiliśmy, że od tego momentu ustawodawca wprowadza coś takiego, jak proporcję związaną z wykorzystaniem towarów, usług, środków trwałych, do działalności gospodarczej versus do działalności innej niż działalność gospodarcza. I tą proporcję nazwaliśmy prewspółczynnikiem. I tak jak w przypadku standardowej proporcji dotyczącej działalności mieszanej, rozumianej jako opodatkowana versus zwolniona, tak i przy prewspółczynniku wymagana jest korekta o zakończonym roku podatkowym. Jest to ustalone w artykule 90c który mówi, że w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z artykułem 86 ust. 2a, czyli ten artykuł, który dotyczy prewspółczynnika, obowiązku kalkulacji przy pomocy prewspółczynnika, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, nabyciu Uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. I tu stosuje się analogicznie przepisy dotyczące em, korekty związanej z proporcją do korekty związanej z współczynnikiem. O tych zapisach powiem za chwilkę podsumowując.